Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tor152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy dzisiaj od razu, myślę, że dobrze by było porozmawiać ze Svenem, który jest aktualnie tutaj. Naprawdę w to wierzysz? Hej, ty. Co wiesz o kradzieżach prowiantu z ładowni? A dlaczego mnie o to pytasz? Nic nie wiem. Wyglądasz, jakbyś ciągle był głodny. O czym ty mówisz? Poczekaj. Co masz na myśli? Przecież on wiedział już o tym co wcześniej. Podejrzewasz, że to ja kradnę zapasy? Cóż, ciągle coś jesz. Mnie to i co? Czy to przestępstwo? Zależy od tego, skąd bierzesz jedzenie. Nie można wierzyć. Co to znaczy, skąd? To moje jedzenie. Czyżby? Więc powiedz prawdę. Już mi lepiej. Skąd je bierzesz? To przesłuchanie. Już powiedziałem, skąd to moje jedzenie. Kupiłem je za własne złoto, kiedy staliśmy na kotwicy. A wszystko dlatego, że porcje na okręcie są bardzo małe. Poza tym nie tylko ja tutaj jestem bardzo głodny. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Powinieneś zapytać paladyna Beowulfa. Trochę to podejrzane, że co wieczór schodzi do ładowni, kiedy nikogo tam nie ma. Wróćmy do tego, co mi powiedziałeś. Naprawdę sugerujesz, że paladyn kradnie prowiant. Nie mówiłem, że kradnie. Powiedziałem tylko, że co wieczór schodzi do ładowni. A kiedy dokładnie tam schodzi? Około godziny 10 wieczorem, więc zaraz po tym, kiedy Wolfgang wychodzi na górę. Dziwne, czyż nie? Ale przecież wcześniej powiedziałeś, że nic nie wiesz o kradzieżach prowiantu. Człowieku, po prostu nie chcę mieć z tym nic wspólnego i tyle. Przecież wiadomo, no, dawno. No dobra, czyli mamy jakieś podejrzenie. Spróbujmy się więc w takim razie przespać. Jest godzina 15:15. No dobrze. Prześpimy się i zobaczymy, co się takiego może tutaj fajnego wydarzyć. Do której by się tutaj przespać? Do północy, do wieczora się trzeba przespać. Jest godzina pewnie 20, tak jest, więc musimy trochę poczekać. Także myślę, że warto zrobić w międzyczasie coś innego, na przykład zagadać sobie Knuta, który jest... Nie mam pojęcia gdzie. Knut. Aha, no tak. Knut siedzi prawdopodobnie... tutaj? Sorry, nie tu. Nie, bo to wyżej był kucharz. Tutaj. Nie rozumiem w ogóle, czemu cię to przejmie. Witaj. Cholera. Czego chcesz? Witam, ja. Farszywym, małym szczurem lądowym, który pojawił się na pokładzie. Widzę. Co? Poczekaj, co ty powiedziałeś? Co, masz problemy ze słuchem? Nie potrzebujemy tu jakichś oberwańców na pokładzie. Dokładnie tak jak mówię. Wynoś się więc do dziury, z której wylazłeś. Słuchaj, wyglądasz na nieźle wkurzonego. Możesz mi powiedzieć, co masz przeciwko mnie? O, pewnie, że ci powiem, ty parszywy szczurze lądowy. Śmierdzisz. Tarzałeś się w krowim łajnie, czy co? Wystarczy. Nie zamierzam więcej słuchać, jak mnie obrażasz. Tak. Co z tym zrobisz? Nie można wierzyć we wszystko, co słyszysz. Teraz sobie pogadamy. Oho. Cały się trzęsę. Wynoś się stąd, zanim oberwiesz. Ej, mordo. Nie rozumiem w ogóle, czemu cię to przyjmie. Aha, chyba zjebałam zadanie, tak? Można było zrobić zupełnie inaczej. Okej. To na razie chyba tego nie ogarniemy jeszcze. Wiadomo ci coś o kradzieżach na okręcie. Hej, ostrożniej ze słowami, człowieku, bo zaczynam się czuć niewyraźnie. Nie mam nic wspólnego z kradzieżami, rozumiesz? Nic takiego nie mówiłem. Chciałbym tylko wiedzieć, czy coś na ten temat wiesz. Nic o nich nie wiem, nic. A jeśli bym coś wiedział, byłbyś ostatnią osobą na świecie, której bym to powiedział. No dobra, czyli to wszystko, jeżeli chodzi o Knuta, chwilowo. Dobra, jest godzina w grze, która 20:39. Z kim ja jeszcze mogę porozmawiać? Przejdźmy się do ładowni na chwilę. Ewentualnie z Wulfiasa mogłam jeszcze tutaj zagadać. Ale jest jedna rzecz, o którą musimy zapytać Wolfganga.
Opowiedz mi o załodze. Dobrze. Kto cię interesuje? Co powiesz o Senie? O Senie. No cóż, o nim można dużo powiedzieć. Zamieniam się w słuch. Od czego by tu zacząć? Po pierwsze, jak tylko pojawia się jakaś cięższa robota, w tym samym momencie on zaraz gdzieś znika. I w ogóle, niekiedy bywa, że trudno go znaleźć na statku. A kiedy go już znajdujesz, to albo coś żre, albo pali trawkę. Zaczynasz go karcić, a on wtedy zasypuje cię pustymi obietnicami. To jeszcze nie wszystko. Podejrzewam, że potajemnie handluje bagiennym zielem. Ale w żaden sposób nie mogę tego udowodnić. W ogóle jest zdolny do wszystkiego. Nie zdziwię się, jeśli okaże się, że to on kradnie prowiant z ładowni. Gdybym tylko mógł przyłapać go na gorącym uczynku. Co powiesz o Knucie? O Knucie. No. Knut to Knut. Wystarczy na niego spojrzeć, aby zrozumieć, co to za człowiek. Co chcesz przez to powiedzieć? Nie zauważyłeś jeszcze. Więc bądź ostrożny. To podły donosiciel i brutal. Jeśli nie ma kogoś, komu mógłby dać w mordę, to uważa, że życie upływa mu na próżno. Wygląda na to, że już miałeś z nim styczność. Ej, nie bądź taki bezczelny. Bo pójdziesz ze swoimi pytaniami do kogoś innego. Nie chciałem cię urazić. No dobrze. Na ogół, nie znoszę tego Knuta. Inni zresztą też. Tylko Sven się kręci koło niego. No cóż, nic dziwnego. Dobra, myślę, że to wystarczy. Chodźmy w takim razie porozmawiać jeszcze raz ze Svenem. Ewentualnie z Knutem, bo może się teraz odpali ta kwestia. Sven niestety nie wiem, gdzie siedzi o tej godzinie. Hej, ty. Okej, nie możemy na razie z Knutem tej sprawy skończyć. No i jak? Odpocząłeś? Cholera, w głowie mi pulsuje. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Cóż, zawsze jest ten pierwszy raz. Hej, ty się tak nie przechwalaj. Brunie coś było. Wino albo coś. Przyznaj się. Potajemnie domieszałeś mi wina do rum. A niby jak, według ciebie, mógłbym to zrobić. Cóż, być może, znalazłeś mój schowek z trunkami. Myśl sobie co chcesz. Tak czy owak, zwyciężyłem, czyż nie? Tak, tak. Zwyciężyłeś. A teraz zostaw mnie w spokoju. Poprzesz teraz moją nominację na drugiego bossmana. Nic mi nie będzie. Zawdzięczam to wszystko tobie. Hej, bądź rozsądny. Przegrałeś zawody, co z tego? To przecież nie powód, by łamać dane słowo. Och, daj spokój, wiem, że domieszałeś wina, albo czegoś w tym rodzaju, do mojego rumu. I co? Nawet jeśli tak było. Nie mieliśmy urząd Morse mówionych warunków, na jakich powinienem był cię pokonać. Tak czy inaczej, to było podłe z twojej strony. A to jeszcze nie jest najgorsze. Więc co w tym takiego złego? Że teraz się trochę prześpisz, czy co? Dokładnie. I dlatego zgubiłem sekstans Lorda Baldwina. Co? Sekstans Lorda Baldwina zaginął. Tak. Widocznie, gdzieś go zostawiłem, kiedy byłem pijany. Czy ty masz pojęcie, co to oznacza? Bez sekstansu już po nas. To, że Lord Baldwin oderwie mi głowę, nie jest jeszcze najgorsze. Nie masz pomysłu, gdzie mogłeś go zostawić? Spróbuj sobie przypomnieć, co robiłeś. Już próbowałem. Ale na próżno. Po prostu nic nie pamiętam. To katastrofa. Poszukam twojego sekstansu. Przynajmniej tyle możesz dla mnie zrobić. Jeśli go znajdę, dotrzymasz obietnicy. Jeśli odnajdziesz sekstans, możesz kandydować nawet na kapitana. Ale, jak już powiedziałem, nie mam pojęcia, gdzie on może być. Boję się, że trzeba będzie przeszukać cały okręt. Dobra. Ogarniemy to. Jest godzina 22 praktycznie, więc akurat możemy, myślę, się udać do... To miał być Beowulf, tak? On na razie tutaj siedzi, więc... Podejrzewam, że nic się chwilowo nie dzieje, ale jest Sven. Chwila. Wiesz, że jesteś żałosnym draniem. Przynosisz nam hańbę na tym okręcie. Co ty nie powiesz, mój ty gaduło? I co z tym zrobisz? To bardzo proste. Skończę z tym. Haha, chętnie popatrzę, jak to zrobisz bez żadnych dowodów. Szybko je znajdę, możesz być tego pewny.
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Na twoim miejscu bym tak nie ryzykował, nieszczęsny gaduło. W przeciwnym razie, szepnę kilka słów mojemu przyjacielowi Knutowi. Kiedy wpadniesz w kłopoty, nie będziesz już taki kwany, hihihi. Dobra, na razie się o to nie pytam, bo zależy mi, żeby się udać do Beowulfa, prawda? A co ty tutaj robisz w tej ładowni? Witaj. Witaj, Beowulf. Mam pytanie. Tak. Co chcesz wiedzieć, marynarzu? Co robisz każdego wieczoru w ładowni? A dlaczego pytasz? To nie twoja sprawa. No cóż, Wolfgang twierdzi, że ktoś ciągle kradnie prowiant z ładowni i ja. Chwileczkę, co powiedziałeś? Czyżbyś przypuszczał, że ja, wojownik Innosa, potajemnie kradnę prowiant? Tego nie powiedziałem. Po prostu to dziwne, że każdego wieczoru i o tej samej porze idziesz do ładowni, gdy nikogo tam nie ma. Zostaw mnie w spokoju! Dobra, pogadamy jeszcze z nim później, z tego co pamiętam. No, a tu możemy znaleźć coś mega fajnego, co nam się jeszcze dzisiaj przyda. Kolejna dostawa. Sprawdźmy to. Chłopaki, ponieważ ten głupiec Wolfgang ostatnio zaczął pode mną dołki kopać, w najbliższym czasie żadnych nowych dostaw bagiennego ziela dla was nie będzie. Kiedy wszystko się unormuje, znów będziemy w kontakcie z Fen. No, podobno nie mamy żadnego dowodu. A ja myślę, że jest całkiem inaczej. Widzę, że Beowulf nie może stąd wyjść, ma jakiś problem. Chwała Innosowi! Chwała, mordo. W sumie ja potrzebuję z nim jeszcze pogadać, ale on na razie nie potrafi stąd wyleźć. Hej, Knut, widziałeś Halara? Kiedy? Po wielkiej popijawie. Tak, jasne. Minął mnie, a potem poszedł do swojego łóżka, biedak. Haha. A skąd przyszedł? Ze środkowego pokładu. Stali tam jeszcze Dandolo i Ernst. Dobra, to się dowiemy, myślę. Chwila. Szukam pewnej zagubionej rzeczy. Może coś widziałeś? Nie, nic nie widziałem, marynarzu. Mam zbyt wiele ważnych spraw na głowie, aby zwracać uwagę na takie drobiazgi. Dobra, jest godzina która? Jest godzina późna, a ja odpalę pochodnie, bo ostatnio część osób się skarżyła, że jest ciemno jak w dupie. Chociaż ta pochodnia nic nie da, ogólnie rzecz biorąc. Wachtowy, dobra. Ja potrzebuję Svena znaleźć. Chociaż w sumie Ernst też się przydasz. Witaj, Ernst. Mogę cię zapytać o Halara. Oczywiście. Słyszałem, że pokonałeś go w piciu. Moim zdaniem, to po prostu niebywałe osiągnięcie. Dziękuję. Może widziałeś, dokąd skierował się Halar tuż po zawodach? Jasne, że widziałem. Najpierw chwiejąc się łaził po środkowym pokładzie, a potem poszedł na górny. Ale najlepsze było to, jak próbował wspiąć się na maszt. I rzeczywiście, dotarł z dołu aż na sam szczyt. Na Adanosa. Na takie wspinanie nawet patrzeć było strasznie. Ale ostatecznie obyło się bez wypadku, potem zszedł na dół i przechodząc obok mnie, skierował się do swojego łóżka. Miał coś przy sobie. Tak, ale zbytnio się nie przyglądałem. Możliwe, że była to butelka rumu lub coś w tym rodzaju. No to fajnie, że gościu pijany wlazł na maszt, nie? Super sprawa. Dobra, a ja się muszę teraz zastanowić. To jest Ernst, to nie. Gdzie jest Sven? Bo bym od razu chciała ten temat uciąć. Tu nie ma. Gdzie oni wszyscy siedzą? Dobre pytanie. Ewentualnie poczekamy do rana z kwestią Svena. Chyba, że jakimś cudem... Nie, no dobra. Do ładowni pójdziemy, jak będzie północ. To może po ten sekstans jeszcze zdążymy polecieć na górę. O, tu jest Sven, a propos. Moje zdanie już znasz. No i wpadłeś, Sven. Wpadłem. O czym ty gadasz, człowieku? Znalazłem twój list, który schowałeś w ładowni. I cholera, ja, co zamierzasz teraz zrobić? Oddam list Wolfgangowi. A on już będzie wiedział, co z tym zrobić. Proszę cię, nie rób tego.
Wolfgang odda list Gernotowi, a ten skórę ze mnie zederze. Przecież tego nie zrobisz koledze z załogi, co? Wiesz, już mi lepiej. Po prostu trzeba odczekać. A dlaczego miałbym cię kryć? Jeśli na mnie nie doniesiesz, przysięgam, że przestanę sprzedawać członkom załogi bagienne ziele. No, oprócz ciebie, oczywiście. Mogę cię też nauczyć kilku przydatnych rzeczy. Więc, a co by to było? Kradzieży kieszonkowej. Mogę ci też pokazać, jak otwierać skomplikowane zamki. No dobrze, jeśli dotrzymasz swoich obietnic, nie oddam listu Wolfgangowi. Dziękuję, człowieku. Nie zapomnę ci tego. I wszystkich swoich obietnic dotrzymam. Więc jeśli chcesz zacząć się uczyć, tylko powiedz. Dobrze. I przy okazji, głupiec, pisze się przez... Co? Nie rozumiem. Napisałeś, że Wolfgang jest jeszcze więcej kłopotów. Ale, głupiec, pisze się przez u, a nie przez u zamknięte. Co? Naprawdę nie mój problem. A, ta. Echm, dziękuję ci, spróbuję zapamiętać. No i dobra, fajnie. To naucz mnie od razu kradzieży, jak możesz. Jeżeli on sam tego nie widzi, naucz mnie kradzieży kieszonkowej. Jeśli chcesz obrobić czyjąś kieszeń, musisz odwrócić uwagę ofiary. Rozmawiaj z tą osobą i zagaduj byle czym. A podczas tej gadaniny, uważnie przyjrzyj się ofierze. Wypatruj sakiewki ze złotem, biżuterii i temu podobne. Zarazem zwracaj uwagę na to, w jakim stopniu ofiara jest czujna. Łatwo można obrobić pijaka, ale okryć ostrożnego kupca, to zupełnie inna sprawa. Jeśli będziesz się denerwował i zachowywał niezdarnie, okradany to zauważy. Więc zawsze zachowuj spokój. No i dobra, tutaj mamy już po sprawie. Myślę, że zdążymy jeszcze wejść na maszt. Moje zdanie już znasz. Okej, pokazuj mi, że Albina mogę okraść. Wcale. Ale to może, wiecie, nie tak szybko to wszystko. Nie ta strona, tak myślałam. Wiecie, bo o pierwszej podobno się coś dzieje w ładowni. No, bo chcę wejść na ten... No, tu są nawet jakieś rzeczy. Jest sekstans, kiełbasa rum i sekstans. Miło. Naprawdę fajnie. Dzisiaj już pozakańczamy sobie te zadania w sumie na statku, przynajmniej większość. I popłyniemy na nową wyspę. Słyszałem coś innego. To dobrze zresztą, bo... Tutaj już wszystko zrobiliśmy, co trzeba. Idziemy więc do ładowni. Jest godzina w grze. No, jest taka sobie godzina, ale przyda nam się tutaj ładownia. Myślę, że najlepszym pomysłem byłoby sobie stanąć tutaj. Zrobić F10 i poczekać. Czekamy do pierwszej, ponieważ no, okazuje się, że wcale żaden człowiek nie kradnie z ładowni jedzenia. Tylko za wszystko są odpowiedzialne stworzenia, które na tym okręcie żyją. Kurczę, powiem wam, że fajnie mi się nagrywa. Ja cały czas cisnę dla was na zapas odcinki, bo no, sesja się zbliża, powiem wam, naprawdę coraz bardziej. I zaczyna mnie to delikatnie mówiąc przytłaczać, dlatego jest jak jest. Dobra, jeszcze 15 minut w grze. I będziemy mieli to, co trzeba. Fajnie. I tak uważam, że nam sprawnie idzie przechodzenie tego moda. Jeżeli mam być szczera. Dobra, jest naprawdę spoko. Zapiszmy się. Jest pierwsza godzina. Szczury. Oto kto podbierał nam program. Trzeba. No właśnie, tych szczurów jest tu od chuja. Powiem wam, że był czas, że naprawdę ginęłam od tych szczurów. Tak należy obchodzić się z bestiami. Chociaż widzę, że teraz ich nie było wcale aż tak dużo. No dobrze. To co? Myślę, że się prześpimy do samego rana. Tutaj. Chociaż jeszcze możemy zrobić... Dobra, to nie, bo to jest Hawk. Ja potrzebuję tego gościa innego.
Wolfgang Dandolo Harald. Dobra, to pogadajmy z nim od razu. Co do kradzieży prowiantu. Tak. Czyżbyś znalazł złodzieja? Znalazłem. Teraz wiem, kto był złodziejem, a dokładniej, złodziejami. Złodziejami. To było ich kilku. Cholera. I kim są ci dranie? To szczury. Co? Szczury, tak? I to całe stado. Niech je szlak. Jak te parszywe stworzenia dostały się na statek? Zresztą, w tej chwili nie ma to znaczenia. Teraz ważne jest, aby coś z nimi zrobić i to w trybie pilnym. Sprawa już załatwiona. Szczury nie żyją. Dobrze się spisałeś. Zasługujesz na nagrodę. Cóż mam ci dać? To, co obiecałeś. Swoją rekomendację na mianowanie mnie bosmanem. Czyżbyś już o tym zapomniał? Nie, nie zapomniałem. I swojego słowa dotrzymam. Dobrze, masz mój głos. Sven nie będzie więcej handlował bagiennym zielem. Co? To wprost znakomicie, ale jak ci się to udało? No cóż, mam swoje sposoby. Może znalazłeś także dowody jego nielegalnego handlu? Jeśli tak, to jesteś zobowiązany mi je przekazać. Wybacz, skoro Sven przyrzekł mi porzucić swoje zajęcie. Obiecałem mu, że nie będę mu szkodził. Och. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to był duży błąd. Ten chłopak zdecydowanie zasługuje na karę. I nie byłaby to ciężka kara, ponieważ na statku potrzebny jest każdy człowiek. Zresztą, twoja sprawa. Najważniejsze, że ustał handel bagiennym zielem. Masz tu trochę złota w nagrodę. Byłoby więcej, gdybyś dał mi możliwość ukarania tego kwaniajejka. Fajne słowa wymyślać, mordo. Jest Halvar. Zobaczmy. Zobaczmy kradzież. 60 zręczności, nie mam tyle. Znalazłem twój sekstans. Co? Wspaniale. Dawaj go tu szybko. Chwała Adanosowi. Gdzie ty go znalazłeś? Na szczycie masztu. Na maszcie. Boże, dlaczego się tam wspiałem? Przypuszczam, że chciałeś trochę pooddychać świeżym powietrzem. To może być. Czego nie robisz w swojej pijanej głowie? Zwróciłeś mi mój sekstans. I dlatego poprę twoją nominację na bosmana. Słowo honoru. Ale czekaj, wiesz co? Najlepszą rzeczą do zrobienia jest oddanie sekstansu Gernotowi. Potrzebuję go teraz do ustalenia naszego kursu. Dobra, więc mu ją przekażemy. Jemu. Zagubiony sekstans, podły awanturnik, zaklęcie światła. No tak, a Dandolo. Ile potrzebuje? O. Ernst powiedział mi, że Knut lubi wdawać się w bijatyki. To prawda. Ale nowicjusze powinni zachować ostrożność. Dam ci dobrą radę, jeśli jesteś lepszy od niego. To rzuć mu wyzwanie w takim miejscu, gdzie nie będzie świadków. Ja z nim tak zrobiłem. W innym wypadku nadal będzie cię publicznie prowokował. Aż go pierwszy nie uderzysz. A wtedy ucierpi twoja reputacja wśród paladynów. A jeśli nie jesteś pewny, że dasz mu radę, to lepiej go unikaj. Okej, bardzo ryzykowna. 78. No nie mam tyle. Harald nie potrzebuje go na razie. Zróbmy tak, ja sobie tą pochodnię wyłączę, idziemy spać do rana i pójdziemy porozmawiać z tym magiem ognia, który jest tutaj na okręcie. I może uda nam się załatwić ten zwój światła. Potem pogadamy sobie z Haraldem. Witam, dzień dobry. Witam. W imieniu Innosa, witaj marynarzu. Co mogę dla ciebie zrobić? Witaj, magu. Witaj, chłopcze. Co cię do mnie sprowadza? Jestem na pokładzie od niedawna i chcę się nieco rozejrzeć. Nazywam się Roland. Więc rozejrzyj się. Wydajesz się być zaskoczony, prawda? Tak. Nie spodziewałem się, że na okręcie wojennym spotkam maga ognia. Dlaczego nie, jeśli cel uświęca środki i wspomaga żołnierzy na pokładzie? Marynarze przychodzą do mnie, aby pomodlić się do Innosa i otrzymać jego błogosławieństwo.
Ponadto sam Karypto, naczelny mag ognia, powierzył mi zadanie pomocy lordowi Baldwinowi w jego trudnej misji. A za niewielki datek możesz u mnie dostać różne rzeczy. Wiesz, dokąd płyniemy? Wiem, ale dopóki lord Baldwin trzyma to w sekrecie, niczego nie mogę powiedzieć. Możesz mnie czegoś nauczyć. Ale czego mag może nauczyć marynarza? No, może nieco magii. Co? Chcesz zrobić ze mnie głupca? Co za pomysł? Boskiej magii Innosa uczę tylko członków naszej społeczności. Dobrze, zrozumiałem. A co z alchemią? Wydajesz się być żądnym wiedzy, młody człowieku. Dlaczego by nie? Jeśli przyniesiesz mi ziół ze swojego pobytu na lądzie. Jestem gotów podzielić się z tobą wiedzą o alchemii. Zgoda. Co konkretnie mam przynieść? Niech pomyślę. Potrzeba mi 20 roślin leczniczych i 15 łodyg ognistej pokrzywy. Jak tylko będę na lądzie, od razu udam się na poszukiwania. W sprawie roślin. Tylko wtedy, gdy przyniesiesz mi wszystkie rośliny, będę nauczał cię alchemii. Mam wszystkie rośliny, które miałem ci przynieść. Bardzo dobrze. W takim razie pokaż, co przyniosłeś. Chwała Innosowi. Przyniosłeś wszystko, co było mi potrzebne. A teraz przekażę ci tajniki alchemii. Dobra, to naprawdę fajnie. Czuję się słabo. Możesz mi powiedzieć, jak mogę zwiększyć swoją moc życiową? Tak, oczywiście. Przede wszystkim, prowadź zdrowy tryb życia i koniecznie zrezygnuj z alkoholu i palenia trawki. Ale nasza moc życiowa głównie zależy od naszych emocji. Jeśli nauczysz się być bardziej odważny i pewny siebie, wpłynie to pozytywnie na twoje zdrowie. Ale jeszcze ważniejsze, to umieć rozkoszować się życiem i czerpać z niego przyjemność. Więc pozwól sobie codziennie przez pewien czas robić to, co lubisz. Wtedy zobaczysz, że poczujesz się o wiele zdrowszy. Jeśli chcesz, mogę ci podać więcej wskazówek na ten temat. Ale do ich zrozumienia będziesz potrzebował doświadczenia. Dobrze. Chcę zwiększyć swoją moc życiową. Jak to wygląda? 20 punktów za piątaka. No dobra. Dość ryzykowna. Towary. Pokaż mi swoje towary. Co ty, mordeczko, masz? Uleczenie z opętania, trochę mikstur, te co ci dałam. Bryła lodu, lodowa fala, niepamięć, sen, pięść wichru, języki ognistego jaszczura. One są drogie, będą potrzebne, trzeba to kupować. Czarna perła. No dobrze, no, niech będzie i tak. Na razie może nic nie będę jednak sprzedawać. Mistrzu, zgrzeszyłem. Naprawdę, chłopcze. W takim razie powiedz, co zrobiłeś. Poprosiłem paladyna Konrada, aby dał mi zwój zaklęcia światła. Ponieważ marynarz Ernst chciał to jakoś wypróbować. Teraz Konrad uważa, że ciężko zgrzeszyłem tą prośbą. Powiedział, że tylko paladyni mogą używać magii, danej przez Innosa. Dlatego kazał mi natychmiast iść do ciebie, abyś mnie rozgrzeszył. No cóż, nie mogę powiedzieć, że Konrad nie ma racji. Byłoby rzeczywiście przestępstwem nadużywanie magii Innosa. Nie sądzę, aby Ernst na poważnie zamierzał oczernić imię Innosa. On jest zachwycony paladynami. Nie musisz mówić dalej. Też nie uważam, aby jego życzenie powstało w jakimś złym zamiarze. Niemniej jednak będę prosił Innosa o przebaczenie dla ciebie i twojego przyjaciela. Dziękuję ci. Istotnie, nie było w tym żadnych złych intencji. Po prostu chciał wypróbować zaklęcie światła. To naprawdę takie złe. Ostatecznie, wszyscy walczymy w słusznej sprawie Innosa. Ale z ciebie spryciarz. Byłoby lepiej, gdybyś wymienił jakąś świętą magię na coś świętego. Jest to nawet dobrze postrzegane przez Innosa, ponieważ działoby się to na jego cześć. Co może być odpowiednie na wymianę? No cóż, na przykład butelka napełniona święconą wodą. Niedawno paladyn Konrad prosił mnie o taką wodę. Niestety, musiałem mu powiedzieć, że nie mam jej ze sobą na statku. Czy Innos mi teraz przebaczy? Tak, zrobi to. Zwłaszcza jeśli ofiarujesz mu nieco złota na ręce jego sługi. A ile trzeba? Sądzę, że 50 sztuk złota wystarczy. Jeśli jesteś gotów ofiarować taką sumę, to przekażę Konradowi, że Innos ci przebaczył. Jestem gotów ofiarować złoto Innosowi. To mądra decyzja. Dziękuję ci w imieniu całego zakonu. No dobrze, czyli potrzebujemy wody święconej. Ja mam wodę święconą na 1000%. Haw, kto nie? Do Konrada.
potrzebuje się dostać. Hej. Mogę z tobą porozmawiać. Możesz, ponieważ Enos ci przebaczy. Znalazłem butelkę z wodą święconą. Może wiesz, jak ją wykorzystać. Co takiego? Masz butelkę z wodą święconą? Tak, mam. Jest ci potrzebna. Tak. Co za nią chcesz? No cóż, jest stary zwyczaj, że jeden święty podarunek powinien być odwzajemniony innym. Tak, to prawda. Ale co ci dać? Powiedz mi, czy nadal potrzebujesz zwoju z zaklęciem światła? Mógłbym ci go dać. No, nie wiem, czy to nie będzie grzechem z mojej strony. Ten, kto zdołał znaleźć wodę święconą, zapewne został pobłogosławiony przez samego Innosa. Ponadto teraz wierzę, że ani ty, ani twój kolega z załogi nie będziecie nadużywać zaklęcia Innosa. Obiecuję, że nie będziemy tego robić. Jestem gotów wymienić wodę święconą na zwój światła. Dziękuję. Oto zwój. No i dobra, pięknie. Przecież tylko pogłoski. Oto zwój. Na Innosa. To prawdziwe zaklęcie światła paladynów. To od Konrada. Nie pytaj. Po prostu ciesz się tym, że teraz to masz. Naprawdę, bardzo się cieszę. Co za to chcesz? Potraktuj to, jako mały prezent ode mnie. Nie mogę w to uwierzyć, chłopcze. Bardzo ci dziękuję. Jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, możesz przyjść w każdej chwili. No i pięknie. I teraz jeszcze sprawa z Knutem. Nie mam czasu na takie rzeczy. A dziękuję bardzo. Teraz już wiem, że jesteś żałosnym frajerem. Co ja słyszę, nasz szczurek zapiszczał. I co? Sam tak mówił. Co z tym zrobisz? No co? Przyznaj, jesteś tylko mocny w gębie. Dokładnie to samo. Paladyni cię bronią, czujesz się silny. Ale gdybyśmy byli sami, uciekłbyś przede mną, bo nie miałbyś nikogo, kto by ci pomógł. Chętnie obiłbym ci teraz mordę. Nie potrzebuję, żeby ktoś mi pomagał, rozumiesz? Więc to udowodnij, ty pajacu. Nie wiem, ty mi i co, słyszę od ciebie tylko głupie obelgi. Ale to mi wystarczy, ty mały szczurze. Wejdź do ładowni o północy, jeśli masz odwagę. Jesteśmy wtedy sami. Tylko i wtedy porachuję ci wszystkie kości, hehehe. Dobra, Knucik ma 400 życia, ale podejrzewam, że mam mistrza w broni, a ja nie mam. Aha. Dobra, na razie tą sprawę zamkniemy, idziemy dać ten sekstans, komu trzeba. Siemanko. Zapiszmy się. Oto sekstans. Doskonale. Więc możemy w końcu wrócić na właściwy kurs. To co, gdzie teraz płyniemy? Najpierw musimy zajrzeć na Konderę. To niedaleko stąd. Kondera. Nigdy nie słyszałem o takiej wyspie. Nic dziwnego. To mała, nic nieznacząca wysepka, znacznie mniejsza od Etechaanos. Ale kiedyś znajdował się na niej garnizon wojsk królewskich. Niestety, już od dawna nie otrzymaliśmy żadnych wiadomości z wyspy i nie mamy pojęcia, jak się tam w danym momencie mają sprawy. Jasne. Jakie będzie moje zadanie po przybyciu na Konderę? Musisz się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja na wyspie. Lorda Baldwina bardzo interesuje ta kwestia. Ale jest jeszcze ważniejsza sprawa, czy ktokolwiek z mieszkańców wyspy nie widział orkowej floty. Ponieważ jeśli się z nią spotkamy, nie skończy się to dla nas dobrze. Rozumiem. Wykonam zadanie. Dobrze. Po wszystkim natychmiast odpływamy. No dobra, to płyniemy. O kurde, to już? Mnie wywalili? Masakra. No tak, gobliny, piraci, wszystko granie. Nowy wpis w dzienniku. Fajnie, naprawdę fajnie. Okej, tu mogę gdzieś przejść, tam chyba też mogę gdzieś przejść. Okej, no tak. No, tu są fajne stworzonka, mamy coś takiego jak borsuk. Zajebisty i z niego jest skórka. Super, to jak kretoszczurek w sumie.
Zastanawiam się, czy najpierw może jednak nie popłynąć w którąś stronę. Na przykład tutaj się wydaje, że coś jest. Są ścierwojady. Rzuciły się na mnie wszystkie. No, jak widać, one już są mocniejsze, no nie? Co mnie tak dziobie ten jeden ścierwojad? Trzeba będzie powoli zacząć dawać sobie w życie. Dobra. Ładnie. Sprawdzamy dalej, co tutaj można znaleźć. Na razie to wleciałam do wody. A tu da się może gdzieś wyleźć? Fajna plaża. Serio, nie wyjdę teraz. No dobrze. Okej, bo tutaj jest taki teren trochę... Nie wiem, jakby go nazwać. Coś spadło na łeb, na szyję. Właśnie one są jadowite, więc lepiej uważać jednak. Powiem wam, że te wysepki to jest jednak naprawdę fajna sprawa. Gdzie ja mam jakieś rzeczy do leczenia się? Wypijmy może dwa takie większe. Tutaj warto najpierw się przepłynąć wokoło. Popielec kondery. One widzę, że są trochę bardziej odpalone. W sumie z tego co pamiętam, to była naprawdę fajna wysepka. Jedna z fajniejszych chyba, na których można tutaj być. W tej grze. W sumie. Słyszę kolejne jakieś borsuki. No chodź. Fajnie, naprawdę fajnie. A co my tu mamy? Jest jakieś przejście. Są gobliny. Jakieś topielce i wszystko w sumie. Tu się dało przepłynąć z tego, co też pamiętam. No, to były fajne rzeczy. No, ale powiem wam, że powinniśmy na razie wrócić może do centrum jednak tej wyspy. A nie łazić po tych bocznych elementach. Także wracamy. Trochę to potrwa. O, super, jesteśmy, opłynęliśmy całą wyspę. Magicznie, nie no, żartuję. Dobrze, fajnie. O, to przechodzimy teraz tędy od razu. Borsuczki nam będą spadały na głowę. Chodź tu. Albo... Dobra, widzę, że skuszy. Całkiem fajnie idzie też. Jak tam wlić na górę? W sumie to nie pamiętam, wiecie? Jak tu się wchodzi. Nie wiem, będziemy pamiętać, że tu są rośliny. Może. Chyba z góry trzeba będzie spaść. Dobra. Więc na razie ominiemy to. I mamy jakąś małą wioskę. Są ludzie.
piła. Rdest polny. Goblinie jagody. Sakieweczka. Pięć drzewa. Bardzo mnie ciekawi, jak się tam dostać. Trzeba uważać, co się komu mówi. Moja reakcja była taka sama. Kawałeczki drewna, jest jakaś skrzynia nawet. Kuźwa, jak tam wejść? Nie daruję sobie tego chyba. Jeszcze raz, w którym to jest miejscu? Tutaj. Tam są nawet jakieś rzeczy, więc tam się musi dać jakoś wejść. Dobra, przynajmniej sobie zebrałam z tego borsuka rzeczy. A może jakoś te... No, tędy raczej się nie da wejść. No podejrzewam, że trzeba tam ze z góry... Tam ze z góry. Tak, zeskoczyć. Dobra, to mam nadzieję, że to ogarniemy jeszcze. Wszystko jest możliwe. Kim jesteś? Nigdy ciebie tu nie widziałam. No, dostojna Deimo, jestem żołnierzem króla i... Tak nikt nie... Tylko nie próbuj mnie zwodzić, zalecając się do mnie, jasne. Wystarczy, że mój mąż Brosz jest wszystko tu zostawił i teraz całymi dniami sterczy u Aldersona. To przecież nic nowego. Tak, oczywiście. Kiedy go poznałam, był zupełnie inny. Ciągle nosił mnie na rękach. Ale to było jeszcze wtedy, kiedy byłam młoda i mieszkałam w Khorinis. Wtedy po jednym spojrzeniu mi w oczy, rozumiał wszystkie moje pragnienia. Naprawdę. Często marzyliśmy o naszym własnym domku, stojącym gdzieś nad brzegiem morza, gdzie można całymi dniami odpoczywać i rozkoszować się życiem. Porozmawiam z Brosiusem. Tak, porozmawiaj z nim. Być może cię wysłucha. Nie może tak dłużej być. Dobra, czy ty się obrazisz, jeżeli ja sobie wezmę te rzeczy z twojej chaty? Łapy precz! Tak, obrazicie się wszyscy na mnie. F12. Dzięki. Co tam w domu? Wszystkie chłopy jednakowe, kiedy im coś trzeba. No to fajnie. Zupa rybna, worek warzyw. Alderson. No nareszcie. Poczekaj, żołnierz króla. Wyniknie. Widocznie sam Inous przysłał nam ciebie. Musisz nam pomóc. A teraz powoli. Co się stało? Niedawno nasz ołtarz Innosa zniknął. Żal mi tego, biedaka. Stał tu na górze, naprzeciwko mojej chaty. I nagle znikł. Ale ołtarz Innosa nie może tak nagle zniknąć. Tak, ale mimo wszystko, musisz mi uwierzyć. Powinien być mądrzejszy. Możesz zapytać Aldersona lub Brosiusa. Dobrze, postaram się coś wyjaśnić. No dobra. Dziecinnie łatwa kradzież. Skorzystam. To przecież oczywiste. Co możesz powiedzieć o tym ołtarzu, prócz tego, że zniknął? To, że za jego zniknięciem zapewne stoi Sandrok. Kim w ogóle jest ten Sandrok? Sandrok to żołnierz króla. Przynajmniej nim był. Nie wiem, co teraz się z nim dzieje. A gdzie mogę go znaleźć? Przebywa w niedużej twierdzy. Jeśli pójdziesz drogą lepiej wzdłuż skał, robić. To natkniesz się na nią. A dlaczego zakładasz, że za zniknięciem ołtarza stoi Sandrok? Ostatnio z nikim nie obcuje i nie opuszcza granic twierdzy. Jestem pewny, tak że ten dziwak coś z nim zrobił. No to świetnie, stary, naprawdę. Dobrze się bawicie wszyscy chyba tak. Jest suszarka do skór. Przecież nic nowego. Tu są jakieś rzeczy. Proszę mi oddać tą łyżkę. Czy to jest to miejsce? Nie, chyba nie. Siema. Witaj. Witaj, nieznajomy. Skąd się tu wziąłeś?
Ze statku, który zakotwiczył nieopodal stąd. Czym się zajmujesz? Pilnuję owce. A to wcale nie takie proste, jak się wydaje. Co wiesz o zaginionym ołtarzu Innosa? O, jesteś prawdziwym żołnierzem króla. Tak, słusznie zauważyłeś. Jasne. Nie jestem taki tępy. Co tam w sprawie ołtarza? Przykro mi, żołnierzu, ale teraz mam inne zmartwienia. Czego chcesz? Żyjemy na bardzo małej wysepce, a mimo to, są tu różne obrzydliwe stworzenia. Najgorsze są wilki. Zwłaszcza ten wielki szary wilk. Wczoraj w nocy był bardzo blisko naszych owieczek. Mógłbyś go dla mnie wykończyć? Wtedy mogę zdecydowanie pomyśleć, gdzie zniknął ołtarz. Dobrze. Polowanie na wilki to dla mnie nie pierwszyzna. Gdzie ten szary wilk? Pojęcia nie mam. Będziesz musiał go poszukać. Nie chciałbym się z nim spotkać. No to świetnie. Że tak powiem, widać go już tam, ale... To tam mało ważne, że go widać, nie? Stary szary wilk. Kryt mi w niego w ogóle nie wchodzi. 80 expa. Okej, czyli to był faktycznie tamten jakby pagórek. Więc tam trzeba zejść. Szary wilk już nie będzie zagrażał twoim owcom. Dziękuję. Nie wyobrażasz sobie, jaka to dla mnie ulga. Co tam w sprawie zaginionego ołtarza? Nic takiego. Jedynie od Oskara o nim słyszałem. Że co? Chyba nie mówisz tego poważnie. Niestety, mówię poważnie. Wybacz, ale ten wilk bardzo mnie niepokoił. Nie obraź się, dobrze. No i co to wszystko, tak? Dobra, to zejdziemy sobie tam na dół. Może się nie zabije. A może w ogóle tam się nie uda wskoczyć, bo źle spadnę. Okej, to może zrobimy taki mniejszy hyc. Aha, no dobra, teraz w ogóle poszło do dupy. To może się gdzieś zesunę po jakiejś skale? No tak, to się zabije na... O kurwa mać! No tak, to się może nawet nie zabije. Wow! Dame. Kostur pasterza. I skórzana sakiewka, to się przyda później. Powiem wam, że bardzo lubię tą wysepkę. One i zadania tutaj na niej. Są bardzo fajne. Takie inne w sumie. Ten kij się przyda później, z tego co pamiętam. Musimy porozmawiać też z innymi ludźmi. Czy ktoś się będzie pluł, że ja tu jestem w środku? Chyba nie. Dzień dobry. Ja bym cię w sumie uśpiła, wiesz? Ja się umiem w ogóle skradać? Nie. Dobra, jakbym użyła snu, to bym sobie to mogła zabrać wszystko, nie? Tak jest, koleżanko? Niepamięć. Sen. Proszę bardzo. Proszę mi to oddać. Wszystko. Haha, jestem okropna. O, dzień dobry. Ej, stary. Chwila. Dość prostej pewnie nie zrobimy. A jednak. Witam. Jestem Roland, żołnierz króla. Nie teraz. Co wiesz o zaginionym ołtarzu Innosa? Zapewne to wszystko z powodu złej pogody. Ostatnio od morza uderzył straszny huragan. Ledwo zdążyłem schować się w swojej chacie. Najwidoczniej huragan porwał ołtarz ze sobą. Jestem tego pewien.
Super stary, ale wydaje mi się, że to chyba nie ten problem. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że możemy sobie zakończyć ten odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i myślę, że w kolejnym odcinku uda się coś z tym ołtarzem ogarnąć. Zaginiony ołtarz Innosa, no fajnie. Tutaj są fajne zadania na Konderze. Jeszcze mamy z Brosiusem do pogadania, więc myślę, że od tego zaczniemy. I co? I do kolejnych filmów. Cześć!